Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dwa pociągi towarowe wyjechały z miasta A i B, oddalone od siebie o 540 km. Pociąg jadący z miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta B do miasta A i jechał z prędkością 9 km na godzinę mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz, z jakimi prędkościami jechały te pociągi. Czyli tutaj będziemy mieli gdzieś miasto A, tutaj będzie gdzieś miasto B. Cała trasa to jest 540 km. Na środku między nimi niech będzie jakiś punkt przecięcia, niech to będzie jakiś punkt S, punkt spotkania się pociągów, czyli połowa drogi to jest po 270 km w takim razie. Tu jest 270 i tu jest 270. Teraz tak, pociąg jadący z miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta B do miasta A. Czyli zapiszemy to w ten sposób. Tutaj, skoro pociąg jadący z miasta A wyjechał o godzinę wcześniej, to do momentu spotkania on jechał w sumie więcej czasu, bo wyjechał wcześniej, no i spotkali się w jakimś tam czasie. Czyli tutaj oznaczymy, że jego czas to będzie T, niech to będzie powiedzmy T plus 1. On jechał o godzinę dłużej. Czyli tutaj czas to będzie T. Czas tego to będzie w takim razie T, no bo ten musiał o godzinę krócej jechać. Ten T plus 1, czyli godzinę dłużej, a ten o godzinę krócej od niego, czyli mamy T. No i teraz co z prędkościami? Zobaczmy, że ten pociąg jadący z miasta A jechał też z prędkością 9 km mniejszą, bo wiadomo, skoro jechał wolniej, to musiał dłużej jechać, czyli musiał mieć większy czas. Czyli tutaj damy sobie V minus 9, a tutaj będzie prędkość V. No i teraz mamy znaleźć, z jakimi prędkościami jechały te pociągi. To robimy sobie układ równań. Piszemy, że najpierw stąd V razy T daje nam 270 km i pod spodem piszemy V minus 9 razy T plus 1 daje nam 270. Klamrę zamykamy. Z pierwszego równania piszemy sobie, że V to jest 270 na T i to 270 na T wstawiamy do drugiego równania w miejsce V. Czyli mamy 270 na T odjąć 9 razy T plus 1 równa się 270. 270 na T razy T to jest 270. 270 na T razy 1 to jest 270 na T. Minus 9 razy T to jest minus 9T. Minus 9 razy 1 to jest minus 9. Równa się 270. Tutaj 270, 270 skracamy. Czyli zostało nam 270 na T minus 9T minus 9 równa się 0. Żeby pozbyć się T z mianownika, mnożę stronami razy T. Czyli mamy 270 odjąć 9t kwadrat minus 9t równa się 0. Grupujemy to, czyli mamy minus 9t kwadrat minus 9t plus 270 równa się 0. Mamy takie oto wyrażenie. Ja nie chcę mieć... Zobaczmy, że możemy podzielić sobie przez 9, a nawet przez minus 9, żeby pozbyć się tutaj liczb ujemnych przy t kwadrat. Czyli będę miał t kwadrat plus t i... Tu będziemy mieli minus 30 równa się 0. I rozwiązujemy teraz równanie kwadratowe, czyli liczymy deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac. Nasze b to jest to, co stoi przy t, czyli 1. Nasze a to też to jest to, co przy t kwadrat, czyli też 1. Nasze c to jest minus 30. Czyli mamy b kwadrat to jest 1 do kwadratu odjąć 4 razy a, czyli razy 1 razy c to jest minus 30. Co nam z tego wychodzi? Mam 1 do kwadratu to jest 1 i tutaj mamy 2 minusy dają plus, plus 120, czyli jest 121. Pierwiastek z delty równa się pierwiastek ze 121 równa się 11. No i teraz mamy T1 i T2. T1 to jest minus B odjąć pierwiastek z delty na 2A, natomiast T2 to jest minus B plus pierwiastek z delty przez 2a. Oto minus b. Minus b. Gdzie jest nasze b? B tu jest, to jest tutaj, to jest 1, czyli to jest 1 odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 11 podzielić na 2a, czyli na 2. 1 odjąć 11 to jest minus 10 na 2, to jest minus 5. No i t2 to jest 1 plus 11 na 2, czyli 12 na 2, czyli 6. Zobaczmy, że czas nie może być ujemny, czyli to jest sprzeczne. Takiej odpowiedzi nie może być, czyli naszym czasem to jest 6. To ile wynosi prędkość? Z tego wniosek, że nasza prędkość, ona była wyznaczona tutaj wyżej, tu była, to jest 270 na t, czyli 270 podzielić na nasz czas, a czas to jest 6. 270 podzielić na 6 to będzie bodajże 45 km na godzinę.
Stop, popełniłem błąd. Tutaj przy miejscach zerowych. Minus b. Zobaczmy, nasze b to jest tutaj, to jest jedynka, prawda? Czyli tutaj powinno być minus 1, odjąć 11, czyli minus 12 na 2, czyli minus 6. No i to jest sprzeczne, bo nie może być ujemne. A tutaj mam minus b plus pierwiastek z delty, czyli będę miał minus 1 plus 11, czyli 10 na 2, czyli 5. Czyli 5. Nasz czas wychodzi 5. Wobec tego prędkość to będzie 270 podzielić na 5. 270 podzielić na 5 to będą 54 km na godzinę. Czyli podsumowując, tak, ten szybszy pociąg jechał z prędkością 54 km na godzinę, bo to jest V, czyli dlatego szybszego. No tutaj mamy V 54 km na godzinę, natomiast ten wolniejszy to jest 54 odjąć 9, czyli 40, 45 km na godzinę. I to są to właśnie nasze odpowiedzi, to i to.